Ci za moje życie, za moje nowe, odrodzone życie. Dziękuję Ci, Jezu, że jestem zdrowa, że jestem zdrowa fizycznie, że jestem zdrowa na umyśle. Dziękuję Ci, Jezu, że nie jestem w psychiatryku, ale jestem zdrowa. Dziękuję Ci, że mogę do Ciebie mówić. Dziękuję Ci, że dzisiaj otworzyłam oczy i wiedziałam, że Ty jesteś ze mną, bo wiem, że Ty jesteś żywym Bogiem, bo dałeś mi się poznać, kiedy do Ciebie zawołałam. Kiedy miałam 17 lat, zawołałam do Jezusa Chrystusa i On przyszedł do mnie. Kiedy Ty ostatni raz rozmawiałeś z Jezusem? Czy Go poznałeś? Każdy prawie Polak powie, tak, jestem wierzący, chodzę do kościoła. Odprawiam święta, ale czy poznałeś Jezusa? Czy Ty z Nim rozmawiałeś? Czy wiesz, dlaczego Jezus Chrystus umarł na krzyżu? Czy zastanawiałeś się choć przez chwilę? A czy może krzyż gorszy Cię? Może nie chcesz o tym rozmawiać? Bo to taki temat nie na topie. Może wolałbyś porozmawiać o nowych ciuchach, o nowym telefonie? Bo krzyż nie jest na topie. Ale wiesz, co się stało na krzyżu? Ja Ci powiem, co się wydarzyło na krzyżu. Jezus Chrystus umarł za Ciebie i za mnie. On na krzyżu pokonał śmierć. Pokonał każdą Twoją chorobę. Może się teraz z tego śmiejesz, ale na krzyżu został diabeł pokonany. I to jest realne życie. Życie wieczne, życie duchowe jest realne. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że tak jest? Powiem Ci teraz. Przyjrzyj się swojemu życiu. Czy chociaż raz byłeś chory? Czy chociaż raz byłeś porzucony? Czy choć raz czułeś się gorszy od swojego przyjaciela? Czy chociaż raz byłeś smutny, miałeś deprechę, zawaliłeś, widziałeś, że w pracy nie popisałeś się, czy czułeś się gorszy, czułeś się poniżony choć raz w życiu przez drugiego człowieka? Chcę Ci powiedzieć, to jest właśnie diabeł. Tak, diabeł przychodzi do Twojego życia i diabeł mówi do Twojego umysłu: jesteś nikim, jesteś nikim. On Ci tak każdego dnia będzie mówił, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie podobasz się Bogu, w ogóle się Bogu nie podobasz, jesteś gorszy od swoich kolegów. I dzisiaj będziesz chory i jesteś chory. To jest właśnie diabeł. Tak, diabeł przychodzi do Twojego życia. Myślałeś, że to jest fikcja. Myślałeś, że to jest fikcja, ale to jest prawda. Bóg jest prawdą i diabeł też jest. Tylko pytanie, z kim chodzisz za rękę? Jeśli masz w życiu nie najlepiej, to chcę Ci powiedzieć, chodzisz z diabłem. Jeśli nie rozmawiasz z Jezusem, to Go nie poznałeś. Twoje ego mówi, że nie potrzebuje Boga. Potrzebujesz Boga. Właśnie chcę Ci powiedzieć, że potrzebujesz Boga. Bo On wiedział, że Ty będziesz Go potrzebował. Bo wiedział, że nie będziesz sobie radził bez Niego. Nawet jeśli próbujesz, nawet jeśli wydaje się Tobie, że dajesz radę, to jest Ci ciężko. Chcę Ci powiedzieć, że w Twoim życiu jest Ci ciężko, bo ciągle gdzieś gonisz, musisz dorównać. Musisz być najlepszy w pracy, musisz być najlepszy w szkole, musisz być dobrym mężem, dobrą żoną, starasz się być dobrym dzieckiem, nie zawieść przyjaciół, nie zawieść ludzi władzy. Chcesz być dobry, chcesz być najlepszy, ale to jest złudne. Chcę Ci powiedzieć, że to jest złudne. I Jezus po to umarł na krzyżu, żebyś w Nim miał pełnię, żebyś był szczęśliwy. Krzyż to nie jest fikcja. Krzyż to nie jest fikcja. Krzyż to jest nasza wolność, którą możemy wziąć za darmo. Kiedy ja zawołałam do Jezusa, to On do mnie przyszedł realnie do mojego życia. Ja Go poznałam. Codziennie rozmawiam z Jezusem, mam z Nim relacje, mam pokój. Mam pokój każdego dnia. I kiedyś miałam deprechę. Nieważne, czy to była wiosna, czy to było lato, czy może właśnie taka jesień. Nie, teraz właśnie depresji nie mam. Nie mam myśli depresyjnych, nie mam myśli dołujących. Bo poznałam Tego, który jest moją radością. Poznałam Tego, który jest prawdą. Jezus Chrystus jest prawdą. Poza Nim wszystko inne jest kłamstwem. Wszystko inne jest fikcją. Religia jest kłamstwem, religia jest fikcją. Jeśli nie jesteś wierzącym człowiekiem, tak uważasz, to chcę Ci powiedzieć, że potrzebujesz Boga. Jeśli masz się świetnie w swoim mniemaniu, też potrzebujesz Boga. Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże
jest doświadczalne. Królestwo Boże nie jest stąd. I Królestwo Boże to radość, pokój i miłość. Jeśli chcesz mieć te rzeczy w swoim życiu, radość, pokój, spokój myśli swoich od trosk, od problemów, o jutrzejszy dzień, to zawołaj do Jezusa. Bo właśnie Jezus poszedł po to na krzyż. Ale musimy się narodzić na nowo z ducha. Musimy uwierzyć przez akt decyzji. Musimy uwierzyć przez akt decyzji, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Za ciebie i za mnie. I musisz Mu pozwolić. Musisz Mu pozwolić Jezusowi wejść do twojego życia, zaprosić Go. On będzie twoim Panem, On będzie twoim lekarzem. On będzie tym, którego będziesz potrzebował. On będzie twoim nauczycielem. On będzie twoją radością. On będzie twoim pokojem. On będzie twoim przewodnikiem po mapie twojego życia. Jeśli tylko Mu na to pozwolisz. Jeśli tylko pozwolisz uwierzyć, wpuścić Go do swojego serca, to On będzie ciebie prowadził. I ty zobaczysz, poznasz, że Bóg jest prawdziwy, że to nie jest fikcja. I nie będziesz chodził ślepo po tym świecie. Ale będziesz wiedział, że jest miłość prawdziwa. Nie miłość romantyczna. Jezus to nie jest miłość romantyczna. Jezus to jest prawda. Jezus to jest siła. Gdyby Jezus był romantykiem, to kupiłby ci kwiatki. Ale On poszedł na krzyż. On poszedł na krzyż. Wycierpiał tam. Został poniżony. Żebyś ty mógł dzielić Jego chwałę. Tak mówi Słowo. Jezus Chrystus wszystkiego doświadczył. Nie myśl sobie, że Bóg jest w niebie i się tobą nie interesuje. Bo Jezus wszystkiego doświadczył. Wszystkiego, każdego rodzaju bólu, odrzucenia, poniżenia. Jezus Chrystus doświadczył tego. Jeśli masz jakiś problem w swoim życiu, jakieś zniewolenie, może jesteś chory, może masz jakieś lęki, podejdź do nas, będziemy się modlić. I zostaniesz uzdrowiony albo uwolniony, jeśli tego potrzebujesz. Jesteśmy tutaj świadkami Jezusa Chrystusa, dlatego że Go poznaliśmy. Nie świadkowie Jehowi, ale my jesteśmy tymi, którzy naprawdę poznali Jezusa Chrystusa osobiście. Każdy z nas Go poznał, dlatego tutaj jesteśmy, żeby wam o Nim mówić. Dlatego, że religia wam o tym nie powie. Kościół katolicki wam tego nie powie. Reklama w telewizji wam tego nie powie. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć wam o żywym, realnym Bogu. O Bogu jedynym. Nie żadnym innym. Bo innego nie ma, jest jeden. Ale żeby mieć z Nim relację, musimy do Niego wołać, mówić. Jak do przyjaciela. Bóg jest prawdziwy. Jeśli słyszysz mnie, jeśli mnie słyszysz, to chcę ci powiedzieć, że Bóg na ciebie czeka. Bóg czeka, aż do Niego zawołasz, aż do Niego przyjdziesz, otworzysz swoje serce. I powiesz Mu, Jezu, ja od dzisiaj chcę żyć z Tobą. Ja już nie chcę być sam. Jeśli nie zawołasz do Jezusa, to pójdziesz do piekła. Po prostu. I chcę ci powiedzieć, że Jezus na ciebie czeka. Jezus na ciebie czeka.